Słuchajcie, pytanie do was w salę. Czy chcecie coś zapytać, o coś zapytać naszego gościa specjalnego? Ktoś widzę, że chce. Zapraszam. Ile wydaje pana syn? Ile z pensji wydaje? Staram się nie wydawać więcej niż połowę. A mój syn? A. Ile wydaje z mojej pensji? Stara się nie wydawać więcej niż połowę. Bardzo podchwytliwe pytanie. Za dużo. Za dużo. Za dużo. Słuchajcie, czy nasi goście mają coś jeszcze do naszego gościa specjalnego? Jakieś pytanko ostatnie, bo nam się czas debaty kończy. Ja za bardzo nie, ale chciałbym powiedzieć, żeby dzieci nie chodziły tam koło tych świnek skarbonek, bo mogą się stuć, bo one też nie wyglądają jakoś za bardzo solidnie. One są, słuchaj, bardzo solidne. Stuć się nie mogą, bo są z recyklingowalnego takiego materiału, który się nie tłucze, wiesz? Dzięki temu są ekologiczne, jak słyszałam. Takie są. Czy macie jeszcze jakieś pytanie do naszego gościa specjalnego? Bo jak nie, to ja jeszcze mam jedno. Może świnka ma? Świnka ma? Chyba nie ma. Nie ma. Gościu specjalnie. Czy ciężka jest praca w banku? Prawda czy nieprawda ma być? Nieprawda. Znaczy, słuchajcie, prawda też tu, ja powiem, bo troszeczkę może przewrotnie odpowiem na pytanie, bo to tutaj też padło. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie podejmować decyzję, co chcecie w życiu robić, gdzie chcecie pracować, to najważniejsza jest to, taka rzecz, żeby to wam sprawiało przyjemność. Żebyście byli zadowoleni, szczęśliwi, jak idziecie rano do pracy, z tego, że idziecie do pracy. I to jest kluczowe, bo bez tego żadna praca wam nie będzie dawać radości. Ja bardzo lubię swoją pracę. Naprawdę uwielbiam ją, w związku z tym, patrząc z tego punktu widzenia, to nie jest ciężka rzecz, ale być może ktoś, kto nie lubi być bankierem, powie, że to jest bardzo trudna praca, bo jest nudna, bo jest monotonna, bo się robi pewne rzeczy, powiela się pewne działania, ale dla mnie moja praca jest niezmiernie przyjemna, bo ją po prostu kocham. I tu, słuchajcie, postawimy kropkę, bo czekają was teraz zawody. Zawody, które będziemy oglądać tutaj z moim gościem specjalnym i najlepsze drużyny dostaną nagrody. Tak, będzie. Słuchajcie, ja bym chciała jeszcze was poprosić o ogromne oklaski dla naszego gościa specjalnego. A dlatego, bo to wymaga dużo odwagi. Dziękuję również moim rozmówcom za odwagę, bo to też nie jest, słuchajcie, wcale takie proste wyjść na scenę sali notowań giełdy papierów wartościowych i powiedzieć co nieco o pieniądzach, prawda? Tak. Tak. Brawa. Brawa.